Witam, witam, witam i o zdrówko pytam. No to Fire Emblem się dorwał? Na razie 11 odcinków nagrałem Fire Emblema i teraz dopiero będę grał na urlopie. Teraz ciśniemy do końca Uncharted i mam nadzieję, że się wyrobimy do urlopu, bo trochę zepsuł mi się plan przez to, że w niedzielę i w poniedziałek nie graliśmy. Może w piątek nadrobimy trochę dłuższy stream znowu. W każdym razie No dobra, czego tu szukamy? Chcę No, ukończyć temacik dość ciekawy, na razie Uncharted do końca. jakieś opuszczone Przyściutko chcę domki, dokończyć, żeby mieć już to z zwierzęta, głowy świnie, i po jakieś wakacjach sobie nie pokoje przypominać o tym, na czym to wyposażone polegało, w ponieważ po ludzi, wakacjach, którzy zaraz jak mogą wrócę po wakacjach, będzie zwierzęta, Borderlands mogą 3. mieć posterunki Trochę zwierzęta. mnie Nie znam Happy zwierząt, Guy ale tylko Polska to, tak co bardzo widziałem, zachęcił, tak trochę tak pozwala bardzo. mieć Trochę nadzieję, mnie na coś przyszłość zaszczepił we mnie myśl, że ta gra zwierząt. będzie dobra, chociaż nie wierzyłem w to. Więc Borderlands będziemy grać. Pewnie jedną kampanię z nim i Widzę, jedną że kampanię wkrótce osobną będę wracacie. grał. Taka prawda. Zaczekajcie tu, pójdę się rozejrzeć. Człowiek słabej wiary wierzy w zabobony. Co to kurwa ma Dobra, znaczyć, że człowiek słabej wiary wierzy w zabobony? Czy to jest. nie będę To się się tutaj przeczy rozglądał. wszystko, co jest. Człowiek słabej wiary nie wierzy. Widziałem już te nowe, jestem w szoku, ile to jest Każda realne. wiara jest zabobonem, więc To w pewnie każdym jest razie, co za dobrze, że różnica, jesteście czy tutaj, słabej, czy jestem dobrej. wasz. Słabej nie wierzy. Jasne, Raczej. tylko ja wolę spotkania na żywo. Łatwiej wtedy człowieka rozgryźć. Powiem ci tak, Ale nie Rewrak, będę tutaj zamawiaj siedział, nie? Switcha. Kurde, zamawiaj. Po prostu Fire Emblem to jest jakiś szatan kompletny. Ja nie wiem, jak to się dzieje, ale ta gra wciąga jak popieprzona. No toż kurde. Już mam przyjaźń z niektórymi bohaterami. Na szczęście nie wszystko pokażę na kanale, więc się z tego cieszę, ponieważ ta gra jest tak bardzo obszerna, tak bardzo ciekawa, tak bardzo rozbudowana, że ja się cieszę, że nie pokazuję wszystkiego, bo byłoby mi wstyd, że zabieram zabawę innym ludziom. Naprawdę. Świetna gra. Monster Hunter World? Kurde, nie grałem. W ogóle nie grałem, naprawdę. Prawie, wiesz, problem jest taki, że grałem ostatnio w Monster Hunter. Ostatnio, he! Ostatnią częścią, w jaką grałem, jeżeli chodzi o Monster Hunter, grałem w Genesis na. Genesis chyba. Na. Bodajże 3DS-ie to było. I tak bardzo mi Nie nie ma nic podsiadła ta gra, że ciekawego. nie wiem. To było takie nudne, jak flaki z olejem. Ja pierdzielę. I powiem szczerze, że Worldla też sobie odpuściłem, pomyślałem sobie, nie, no to będzie nudne jak flaki z olejem znowu. I mam dość. A później się okazało, że ta gra jest jakaś super świetna. Ale nie, jeszcze sobie nie ogarnąłem tego do końca. Na pewno Dobra. kiedyś do tego Nie przejdziemy. przyciągaj uwagi. Jak Dobra, będzie idziemy. jakaś susza na kanale. Ale prawda jest taka, że teraz jest tak bardzo dużo premier, że nie Jest wiem. No przecież szansa na to, że Wulkan zdąży, zanim do niego zbliżymy. Drzemy. teraz jak wrócę, kurczę, ten Zaufaj mi. z Wszystko wakacji zmieni się, będziemy jeżeli grać w będziesz Borderlands chciał. 3, później Zaufaj Outer mi. Worlds i mnóstwo Czekaj, innych sam gier. wyłapać się Jeszcze nie wczoraj możesz. oglądałem konferencję z Wulkan Gamescom, zdąży, dowiedziałem się, że zanim w do Death niego zbliżymy. Stranding można sikać, no i co, jestem kupiony, no. Tysiąc anime? Ja pierdzielę. To byłaby masakra jakaś. Nie wiem, czym jest Fire Emblem Mobile, ale nie grałem na szczęście. Ja mam taki problem, że jestem zupełnym przeciwnikiem grania w gry, które są online, mobile i tak dalej. To jest dla mnie jakaś katorga. Zupełna katorga jeszcze dodatkowo. Masakra. Dobra, gdzie jedziemy w takim razie w tej gierce? Gdzie dojedziemy? 1500 mi ostrasza. No nie czaję, oj, to fakt, to jest tyle tego, że nie wiem. Dożyć nowych tytułów. O Jezu, chyba dożyjemy, co? Tak negatywnie to zabrzmiało, że nie wiem. Ten most? No na pewno nie. Jak tam Diablo? Nic, nie gramy w Diablo na razie. Nie gramy w Diablo, generalnie nie mogę. Z Łukaszem się w ogóle nie zgadywałem ostatnio. Ostatnio w ogóle nie gadaliśmy, prawda jest taka. Więc na razie Diablo nic. Nic z Diablo na razie. Co sądzicie o Ghost of Tsushima? Znaczy powiem szczerze, że kiedy gra wychodziła, to nie mogłem. Znaczy gra wychodziła, te pierwsze zapowiedzi wychodziły, to Musimy się bardzo dostać do myliła mi się Kumaty. z Sekiro.
Ale teraz tak zauważyłem, jak sobie jeszcze patrzę później, że kurde, ta gra jest zupełnie taka inna. No i na razie jeszcze nie wiadomo, kiedy wyjdzie. Są plotki, że niby to będzie już po premierze PS5. Zobaczymy. Dożyliśmy Wiedźmina Switcha. O kurde, no tak, Wiedźmin na Switcha to jest osiągnięcie, naprawdę. To musi być duże osiągnięcie, że tak mocno zoptymalizować, powiem szczerze. Wiedź na to wzgórze. Prowadzi chyba do mostu. To wzgórze jakie? Tędy, tak? Możliwe. Ale kurczę, Wiedźmin na Switcha to jest chyba idealna opcja, dobra, powiem szczerze. Oprócz tego, że gra będzie wyglądała paskudnie. To wygląda świetnie, jeżeli chodzi o gameplay. Po prostu ta gra idealnie stoi gameplayem i fabułą, więc tu się spisze idealnie, ale w graficznie będzie wyglądała jak taki paszczur, że nie wiem. Trochę szkoda. Dobra, młody, tylko nas nie zabij. Ej, nie jedź za szybko, jedź środkiem. Tak, macie jeszcze jakieś dobre rady dla mnie? Spokojnie! Wszystko gra. Jezu, przejechaliśmy to. Ej, ale z tym Skyrimem to jest naprawdę przesrane. Chciałem sobie kupić Skyrima na Switcha, mówię, że tak sobie pogram Skyrima, czemu nie, to nawet niezła gierka jest. Cholera, ta gra cały czas kosztuje 60 euro, czajcie 60 euro za wersję Switchową, no kurde. Ach, tędy raczej nigdzie nie dojedziemy. Przesada. Ojej, jak mi wszystko te doki, kurwa, polecali, ja pierdzielę. Ach, kompletnie wizualnie ta gra mi nie siadła. To nie dla mnie jest. Damy radę, okej. Całe doki to jest nie dla mnie kompletnie, nie potrafię. To jest coś, co mnie odpycha od tej wizual novel. Ja się czuję, jakbym jakimś kurde pedofilem grając tą grę, naprawdę, to jest straszne. Nie wiem dlaczego, to po prostu patrzę na tę grę i myślę sobie, ja nie mogę, to nie jest dla mnie. To nie jest gra dla mnie po prostu. Czuję się, jakby ta gra była dla mnie nieodpowiedzialna. Czuję, że jestem zagrożony w tej grze. A masz strzałę na kolanie? W kolanie, nie? To płacisz więcej, no kurde. Wszystkie osoby, które mi polecały Doki Doki, zazwyczaj to były takie tak mocno młode osoby, że mówiłem sobie, nie. Może nie warto? Nadrabia fabułą. Oh my god. Kiedy ja słyszę takie coś o takiej grze, naprawdę pozdro. Siema Krzysiu, co tam? Kurde, gdzie mam jechać teraz? Aha, nigdy już nie pojadę, tak? Rozejrzę się tutaj. A, uwielbiam taką pogodę. Ślady opon. Ktoś tędy wjechał. Zrobimy to sobie. To inaczej. Ktoś tędy wjechał? Serio? What the fuck? Jak to jest możliwe? Te otaku to mnie naprawdę. Oh. Jakie filmy ci się podobają? W sensie, jakie filmy? W sensie, o co ty mnie pytasz? Jakie filmy mi się podobają? W związku z czym? W związku z... O co chodzi? Jakie filmy? Co mam ci powiedzieć? O kurde. Monika After Story. Ja pierdzielę. To brzmi nawet gorzej. Naprawdę. Ogólnie jakie filmy się podobają? Jezu, ogólnie jakie filmy? Prawdopodobnie większość filmów mi się podoba, jeżeli chodzi o kategorie. Nie stronię od dobrych obyczajówek. Lubię dramaty. Psychologiczne też są bardzo ciekawe dla mnie. Akcyjniaki, jakieś takie tasiemce sobie obejrzę, czemu by nie. Fantazy lubię, science fiction bardzo, bardzo lubię. No nie wiem, większość filmów lubię, jeżeli chodzi o kategorię, no. Czy się w praktyce tak dobrze nie ma? Może padać, możemy się zakopać. Założę się, że zjedziemy całą wyspę, ja nie rozumiem, żyjemy tego dziadostwa. Dobra, trzymajcie się. Spokojnie. O Jezu, ta mechanika zjeżdżania samochodem to musiała kosztować ich mnóstwo hajsu. Ale to dobrze się jeździ. Kochasz Fury? Tak czy nie? O mój Boże.
A masz jakieś wybrane filmy? Znaczy, jeżeli chodzi o filmy, do których zawsze wracam, no to jestem prostym gimbusem. Zawsze wracam do filmu Drive z Ryanem Goslingiem i szczerze go uwielbiam. To jest mój chyba ulubiony film. A jeżeli on nie jest moim ulubionym filmem, to moim ulubionym filmem jest Pink Floyd The Wall. Jak to on się nazywał? Watersa? Rogera Watersa? No bodajże. Zapomniałem. No, nazwisko głównego bohatera, on jest też reżyserem, co to pamiętam. Świetny film. Wiadomo, to jest album muzyczny, ale film jest boski po prostu. Wizualna sfera się idealnie łączy ze sobą. Jakie jeszcze filmy lubię? Mnóstwo jeszcze w sumie tak, tych filmów. Ale ogólnie oglądałem przez pewien czas bardzo, bardzo dużo filmów, więc ciężko mi spamiętać, które mi się najbardziej podobały. Dlaczego nie poszedłeś schodami? Dlaczego poszedł tak naokoło dziwnie? What? Jezu, o czym wy tam mówicie? Ja nie mogę. Te ruiny z pewnością są z czasów... Ja obejrzałem z dziewczyną do końca Agretsuko. O Retsuko, która jest korpo dziewczyną i ma problem jakieś w życiu. Na bazie tego, że ona nie za bardzo nie ma pasji, lubi pracować w księgowości. Jest taką zwykłą osobą, która chce w życiu wyjść za mąż i móc rzucić pracę i tyle. Świetne anime. Mojej partnerce bardzo przypadło do gustu, mi też. Zabawne. Wyczuwałem taki nutę bulljackowości w sobie. To oczywiście nie w stronę depresji, ale w stronę takiej pieprzenia. Tak u nie wtrąca się, okej. Okay. Sorry. Nie ma problemu. Się nie wpierdalam. Jakie filmy, które ci się podobały, ale byś do nich nie wrócił? O Jezusiu. Podobało mi się, ale bym do nich nie wrócił. No większość filmów taka jest. Większość filmów, które obejrzałem i mi się podobały, to jest takie, do których nie wrócę już. Kapitana Ognistego Smoka. Miał bazę w... Ale też jest sporo filmów, do których się nie wracał, bo one jakby tracą magię. Najmował kapitanów, żeby dla niego szpiegowali? Nie, to bez sensu. Nie, niekoniecznie. Może każdy kapitan odpowiadał za jedną wieżę i obsadzał ją swoją załogą. Tak czy owak, to jeszcze nie ostatni punkt naszej wyprawy. No nie wiem, kurde, do czego bym nie wrócił, tak naprawdę. Chyba do filmów, których... Do filmów psychologicznych, na przykład Wyspa Tajemnic. Bo tam już wiesz, o co chodziło po jednym obejrzeniu. I ciężko do tego wrócić, powiem szczerze. Raczej bym do tego nie wrócił. Nie wiem, czy wrócę do... Nie wiem, czy jeszcze bym nie wrócił. Trudno powiedzieć. Chyba nie wrócę do As. W tym roku, jakieś 2 miesiące temu, wyszedł film As, czyli po polsku To My. Nie, że dupa, tylko że To My. Mojego jednego z ulubionych reżyserów, czyli Jordana Peele'a, gościa od Get Out, czyli Uciekaj, i od Blake Klansman. Świetne filmy o tym, że często poruszają rasizm w filmach. Rasizm rasowy, szczerze mówiąc. I tam jest film, który jest super, super horrorem, ale potem jak już się wie, o co chodzi w tym horrorze, to jakby traci moc. Wydaje mi się, że To My to jest taki film, który uwielbiam, mega mi się spodobał, ale obejrzę go dopiero jak zapomnę, o co chodziło. Więc ogólnie polecam wszędzie, że polecam wszędzie obejrzeć sobie filmy Jordana Peele'a, ale wiem, że one jako horrory są takiej formy, tak działają psychologicznie, że myślę, że nie warto je oglądać drugi raz, ale warto je po prostu obejrzeć. Tak ostatnio zauważyłem, że mam straszną taką awersję do grup społecznych, które są tak bardzo popularne. W sensie, mnie od jakichś gier bardzo odrzuca mnie to, że są tam idioci na grupie.
Odrzuca mnie to, że grupa jest popularna. Że dużym dla mnie minusem jest to, że coś jest popularne. Właśnie ten syndrom rakowości. Bardzo mnie to odrzuca. Ponieważ ja nie potrafię sobie poradzić z tym, że ci ludzie są aż takimi debilami. Jeszcze gdzieś trzeba jechać, czy nie? Ojeju. Ale skoczył. Czy mam jakiegoś ulubionego aktora, bądź aktorkę? Ojeju, jeju, jeju. No nie wiem. Chyba najbardziej lubię minimalistyczny styl grania Goslinga. Chociaż wiem, że też nie jest idealny. Ale to dlatego, że w Drive zagrał bardzo dobrze i mega mi to podpasowało, powiem szczerze. Że ten Gosling z Drive'a tak bardzo mi podpasował, że chciałbym, żeby wszędzie tak grał. Tędy mogę wejść? Że tam coś jest. A aktorki to nie wiem. Aktorkę to najlepiej, to moja ulubiona to Sasha Grey jest. Pozdrawiam kumatych, elo. O, kora jest obdarta. Coś było owinięte wokół tego drzewa. Nie mam ulubionej aktorki, powiem szczerze. Nie mam czegoś tego, że coś mi powiedziało, że o, to jest moja ulubiona aktorka. Raczej nie. Jeżeli miałbym powiedzieć, że ktoś jest moją ulubioną aktorką, to raczej będzie to osoba, która ma bardzo mocny głos. Lubię u kobiet taki mocny głos. Bardziej niż wizualną sferę, bardziej niż mimikę, najbardziej lubię głos u kobiet. A jeszcze nie wiem. Powinno być dobrze. Jezu, jakie mechaniki będziemy drzewo zrzucać. Roko, witam. Siemanko. Dobra, gotowi? Spróbuj teraz. Zobaczmy. Spokojnie. Aha! Widzisz, Sally? Opłacało się wziąć wyciągarkę. Wjechaliśmy na górkę. Jeszcze na siebie nie zarobiła. Spokojnie. Metoda małych kroczków. Scarlett jest fajną aktorką? Chodzi ci o Scarlett Johansson, tak? Jak wygląda Scarlett Johansson? Chwila. To nie jest ta, co grała tą Czarną Wdowę? Johansson. Nie, to ktoś inny. Jezu, nienawidzę jej ust. Jej usta są okropne, tak kurwa zrobione na maksa, albo nie wiem, albo jakieś takie specyficzne te usta ma, że nie potrafię zdzierżyć jej ust. Patrzę na nie i myślę sobie, ja pierdolę, jak dziwne. Nie wiem, wyglądają, by były zrobione, ale może nie do końca są zrobione, ale straszne są dla mnie, nie podobają mi się kompletnie. Że nie potrafię patrzeć, jak ona gra przez to, bo te usta są jakieś takie dziwne. Nie wiem. Jakoś mam traumę, nie wiem. Nie wiem, o co chodzi. Wyobraźcie sobie, jesteście bogatymi piratami i przyjeżdżacie sobie tutaj wolni od ucisku państwa. Już nawet Lawrence bardziej lubię. Nie dali im spokojnie grabić i mordować. Kiedy lubię w Avengers. Czy to jednak jest Avengers? Okej, okay, sorry. Powiem wam, że wybrali sobie... Czarna Wdowa, tak? Na ucieczkę przed społeczeństwem. Czy polecam tą grę, Roko? Cześć partyzant, siemanko. Czy, Roko, polecam tą grę? No, jak na razie czwórkę nie wiem, czy mogę polecić, bo gram w nią dopiero. Ale na pewno w pierwsze trzy części Uncharted polecam, są przyjemnymi gierkami. Jeżeli lubisz takie gry akcji, w których biegasz i
skaczesz od skały do skały, zabijasz miliardy ludzi, no to jest fajne. Jak najbardziej. Czwórka jest bardziej filmowa według mnie, ale... Ale przyzwoita gierka. A jakiś film uważasz za takie, których nigdy nie zapomnisz? O Jezusie. Pewnie Drive'a, Amelie, Tomy, Jordana Peele'a, Get Out, Jordana Peele'a, Matrixa, Shawshank. No jak skoro nie pamiętam więcej, to raczej już zapomniałem, nie? Minecraft najlepsza gra. No może nie powiedziałbym, że najlepsza. Minecraft nie powiedziałbym, że najlepsza. Na pewno nie. Ale przyjemna, czemu nie? Tak, Scarlett to czarna wdowa, dobra. Okej, okay. Zwątpiłem. Kod Da Vinci. Kod Da Vinci kiedyś oglądałem, ale nie zrobił nam jakiegoś dużego wrażenia, bo nie pamiętam. Albo nie byłem wtedy jeszcze gotowy na ten film. Też tak może być. Wiecie, jak to jest z filmami. Czasami po prostu człowiek na pewne rzeczy nie jest gotowy i musi podejść drugi raz. Ale z drugiej strony, jak masz złą opinię, to czy chcesz podchodzić drugi raz? No właśnie. Cholera, hamuj, hamuj! Tam jest czołg, dobrze widzę? Co tam było? Co tam mamy? Kręcą się jacyś wojskowi. Ludzie na Din? Dokładnie. Cholera jasna. Wygląda, że znaleźli stary obóz kolonistów. Ale nie ten, tak? Tyle dobrego. A jakie są złe wieści? Że to jest jedyna droga do wulkanu. A, niech to szlak. Musimy ich zdjąć. Jakiś gry plan, Nate? Róbcie to, co ja. Przejebane Nate, jak zawsze. Bo kto nie lubi stawiać klocka? No dokładnie. Dobra. W takim razie jedziemy tam na dół. Mamy robić to co ona. Nie wiem, co ja mam robić nim, więc... Ciekawe. Okej, jak rozumiem, daliśmy się wpieprzyć w coś. Dobra, idziemy ich zamordować. To ja rozumiem, Rebrax jest w fandomie Ptak Online, jak słyszałem. Bardzo się wciągnął, ale się nie chce przyznać. Dobra, on dobrze ma aimbota odpalona w tej grze. Lepiej mi się strzela w tej, dzięki temu. Braci, a teraz sióstr. Właśnie Rebrax, wyjaśnij mi o co kurwa chodzi z tymi braćmi i siostrami. Ja teraz już zwątpiłem, czy to były siostry zawsze, czy bracia były? Dlaczego wszyscy teraz mówią siostry, a zawsze mówili bracia wachowcy? O co chodzi? Naprawdę zmienili płeć? Wiecie o co chodzi w ogóle z tym wszystkim? Mów paciorek, gnojku! Zarznąć go! Nie wydostaniesz się! Kurwa. Nie skacz jak pojebany. O mój, to są minusy gry. O mój, co tu jest? Dlaczego tu nic nie ma? A! To są właśnie minusy grania w grę, w której się skacze. Kiedy chcesz umijać rzeczy, to skaczesz jak popieprzony pomiędzy nimi. Ach, straszne. Bo zmienili płeć niby. Ale jak możesz mówić niby? No, albo zmienili, albo nie zmienili. To chyba nie jest jakiś fakt ukryty. A mógłbyś powiedzieć, czy jakiś aktor dostał Oscara? Dostał. DiCaprio dostał Oscara za zjawę. Na pewno. To jest 100% pewniak. Oscara dostał, jak on się nazywał? Kurde, zapomniałem teraz nazwiska. Ten gościu z Hangover, czyli z Cats Vegas. Mam na myśli... Zapomniałem. Ajajajajajajajaj. W każdym razie za rolę mężczyzny w A Star Is Born na pewno dostał. Lady Gaga prawie dostała, ale nie dostała. Piosenka też została Oscarowa. Tak, on dostał chyba tak. Shipujcie mnie. To znaczy shipować, bo shipowanie brzmi trochę dwuznaczne. Tam, na dole!
Jezu, jaka pojebana ta gra. Straszny. O Jezu, jak was tutaj dużo jest. Straszne, dobra, tak to chyba nie załatwimy za bardzo. Genderbender. Kurde, śmiesznie, to tak pozmieniali sobie płeć. Od pieniędzy z Matrixa im się w dupę poprzewracała. Nie, ale fajnie, fajnie, jeżeli czują się bardziej kobietami, no to spoko, nie? Bo o to w tym chodzi. Fajnie, że jest taka możliwość, nie? Nie będę miał kiedyś ochotę poderwać co facetu, będę mógł sobie zmienić płeć na jakąś inną, o ile będzie tylko dwie, bo może być więcej, nie wiem, czy bym się zdecydował. Póki są tylko dwie, to łatwo się zdecydować, a później to nie wiem, co oni będą robić. A, shipowanie to tworzenie pary. Okej, dobra, kurwa, nie shipujcie mnie nigdzie. Myślałem, że chcecie mnie wysłać gdzieś na wakacje, shipujecie, będziecie mnie shipować, tak wiecie. Dokupujecie mi bilet i na wakacje, no sobie leciał gdzieś. Myślałem, że w ten sposób będziecie mnie shipować. Nie chcę, proszę, w takim razie proszę, bez żadnego shipowania. A nie chcą. Cholera. Mimo, że wygląda na to, że da się tam schować, to się nie da tam schować. Ale granat nie zabija, więc luź. Ma jakąś inną broń niż to? Chyba nie. A, ship, że statek na wakacje. No właśnie, myślałem, że będziemy shipować na wakacje. A wy mnie chcecie shipować jakąś randomową osobą. No fajnie. A, skończyła mi się amunicja, to jest problem. Będziecie mnie shipować? Czy oglądałeś film Turysta? A o czym jest Turysta? O czym ten film jest Turysta? Turysta. Nie wiem, o czym ten film może być. To tam gra, daj mi jakieś info. Zostawił tutaj jakąś amunicję przypadkiem może? No gdzieś musieli zostawać amunicję, broń, jakieś, nie wiem. O kurde. Sprzedawajcie mnie na Allegro, błagam. O! Film Wasabi jest fajny. Nie oglądałem nigdy Wasabi. Wiecie, co sobie kupiłem ostatnio? Dokładnie to partnerka mi kupiła. Koszulkę z Wasabi, czajcie to? Nie, tfu, Wasabi temu jest sushi, ja pierdzielę. Chyba z onigiri nawet. Świetne, świetne. Taka koszulka, biała koszulka z takimi małymi suszakami na tym. Narysowanymi. Świetna robota. Uwielbiam. Trzeba przyznać, że na AliExpress jest wszystko. Jest wszystko tanie i wszystko jest antyekologiczne i jest, kurwa, niebezpieczne. To jest prawda. AliExpress to jest jedno z wielkiego, takie gówno uzależniające, że nie wiem. Jedynym plusem AliExpress jest to, że jest tanio. I to jeszcze tak tylko się wydaje w większości wypadków, że jest tanio. Koszulki na AliExpress są tak pieprzonej, słabej jakości, że ja bym najgorszemu wrogowi nie życzył noszenia tego. Straszne to jest. Powiem tak, to jest jedna wielka upierdliwość. Okej. Nie za bardzo polecam AliExpress. Jak na początku byłem takim fanem maksymalnym, to teraz mam wrażenie, że to jest straszne. Angelina Jolie, Johnny Depp. Więcej? Nie, to nie gra... Nie, to nie oglądałem. Angelina Jolie, to wiadomo, to ja kojarzę z... The Salt, Mr. and Mrs. Smith i oczywiście z Larry Croft, ale dalej to nie. Znaczy akurat koszulka z innego źródła, no to lepiej, bo... Ostatnio sobie zamówiłem, znaczy ostatnio, no już dawno, ale kiedyś tam sobie zamówiłem koszulkę z AliExpress. Oprócz tego, że rozmiar był kurde jak dla dziecka. To materiał był tak beznadziejny, że nie wiem, tam chyba resztki azbestu zużyli do tego, bo to było straszne. Całkowicie nie polecam nikomu kupowania z AliExpress, bo to jest tylko tanie i to jest jedyna zaleta, taniość, jedyna. Czy mają rozmiar XS, bo chudy jak patyk? No XS na pewno mają
ogólnie w Chinach wszystkie rozmiary są XS. Problem jest wtedy, kiedy jak ja chcesz mieć XL, no to wtedy się zaczynają problemy, bo wtedy to już jest... Weź mi wtedy wyjaśnij to. Nie da się. Wall scroll? Wall scroll? Co to kurde jest? Zadziwia mnie ten... Zadziwia mnie ten świat, kiedy ja nagle usłyszę jakieś pierwsze słowo i tu później się okaże, że to jest takie wow, a ja nie wiedziałem. Specyficzne. Mam wrażenie, że Uncharted 4 Drake ma jakąś taką bezwładność dosyć dużą. Dziwne to jest. Czasami po prostu postać nie reaguje na to, co ja pokazuję mu analogiem i muszę jakieś dziwne ruchy robić. Przecież teraz wychylam analog w prawo, w dół, żeby on mógł w ogóle... Że on w ogóle mógł się trochę ruszyć. Dziwne to jest. Jakieś to jest taka dosyć spora bezwładność. Nie wiem, czy mi się to podoba. Trochę nie za bardzo. Ile tutaj muszę wejść? Wall scroll. Co to może być? Nie mam zielone pojęcia. Po co ja tam mam jechać? Dlaczego ja tu wlazłem? Po to, że tam gdzieś wjechać? A nie mam tu niczego kliknąć przypadkiem? Nie oglądałem tego. Brzmi jak słaby film. Ale oczywiście nie znaczy, że jest taki. No, znowu rzuciłem granatem przypadkiem. Hej, no, Rewrak, pierwszy raz słyszę o czymś takim. I to normalnie się na ścianę rozkłada, czy jak? Jak to się robi? I co się z tym robi? Patrz,